Tłumaczenie Adam Śniarowski. Czyta Samuel Bukowski. Secrets Unsealed przedstawia Szkoła Teologiczna Kotwica. Wielkie proroctwa Daniela i Apokalipsy. Odcinek 18. Strona 193 w naszym konspekcie, ale tak naprawdę jest to numer strony, jakich używamy dla tych, którzy będą to oglądać. Strona 223, bo dodaliśmy kilka stron. Zatem strona 223 dla tych, którzy oglądają tę prezentację. Tytuł brzmi Pieczęć Boga Żywego. Mówiliśmy sporo o sabacie na tych zajęciach kotwicy, ale teraz chcemy pomówić nieco więcej o powodzie, dla którego zachowujemy sabat, o wewnętrznej motywacji dla przestrzegania sabatu. Bo zwykłe, zewnętrzne przestrzeganie sabatu nie wystarczy. To musi wypływać z serca. Zaczniemy od samej góry strony, od podtytułu Ellen White i Pieczęć Boża. Od początku naszej historii jako Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, nasza denominacja konsekwentnie nauczała, że pieczęcią Bożą jest sabat. O ile nam wiadomo, pierwszą osobą, która odkryła to w Piśmie Świętym, był kapitan Joseph Bates, który w roku 1846 napisał broszurę zatytułowaną Siódmy Dzień Sabat, Wieczysty Znak. Z biegiem czasu Ellen White także przyjęła pogląd, że sabat jest pieczęcią Bożą i wielokrotnie stwierdzała w swoich pismach, że sabat jest pieczęcią Bożą w czasie końca. Chcę przeczytać niektóre z tych wypowiedzi, przygotowując grunt dla tego, co będziemy omawiać za kilka minut. W Signs of the Times z 13 maja 1886 roku Ellen White napisała: Sabat został umieszczony w dekalogu, czyli pośród 10 przykazań, jako pieczęć Boga żywego, wskazując na dawcę prawa i ujawniającego jego prawo do rządzenia. To był znak między Bogiem a Jego ludem, próba ich lojalności wobec Niego. Zauważcie zatem, że ona tu wyraźnie mówi, że sabat jest pieczęcią Boga żywego i że był to znak między Bogiem a Jego ludem. Zatem pieczęć i znak są zamienne w tej wypowiedzi. W Patriarchach i Prorokach na stronie 224 Ellen White napisała: Czwarte przykazanie jest jedynym z 10, które zawiera zarówno imię, jak i tytuł prawodawcy. Jako jedyne wskazuje, na mocy czyjego autorytetu dane jest prawo. Tak więc zawiera pieczęć Bożą, którą Bóg odcisnął na swoim prawie, jako dowód Jego autentyczności i obowiązującej mocy. Zatem jeszcze raz. Czwarte przykazanie zawiera pieczęć Bożą, jak powiedziała, którą Bóg odcisnął na swoim prawie, jako dowód Jego autentyczności i obowiązującej mocy. W Signs of the Times z 1 listopada 1899 roku powtórzyła tę samą myśl. Sabat z czwartego przykazania jest pieczęcią Boga żywego. Wskazuje na Boga jako Stwórcę i jest znakiem Jego prawowitej władzy nad stworzonymi przez Niego istotami. Jeszcze raz widzimy, że pieczęć i znak są używane zamiennie w tej wypowiedzi. Jeszcze kilka cytatów. W Special Testimony to Battle Creek, które napisała w roku 1898, strona 6, znajdujemy tę krótką wypowiedź. Znakiem lub pieczęcią Bożą jest przestrzeganie dnia siódmego, sabatu, i pańskiej pamiątki dzieła Jego stworzenia. I wreszcie w Manuscript Releases, tom 4, strona 425, pisze ona: Prawda odnośnie sabatu pańskiego ma być głoszona. Siódmy dzień ma być ukazany jako pieczęć Boga żywego. Czy jest więc jakaś wątpliwość, że w pismach Ellen White sabat jest pieczęcią Boga żywego, znakiem autentyczności Jego prawa i suwerenności? Nie ma żadnych wątpliwości. Ale teraz mamy problem. A problem jest taki, że w Biblii to o Duchu Świętym mówi się jako o pieczęci.
A zatem niektórzy ludzie zrobili tak, nawet adwentyści Dnia Siódmego. Powiedzieli, Ellen White zaprzecza Biblii, bo ona mówi, że pieczęcią Bożą jest sabat, ale Biblia mówi, że pieczęcią jest Duch Święty. Musimy więc przyjąć to, co mówi Biblia, a odrzucić to, co ma do powiedzenia Ellen White. Raz jeszcze, to jest jedna z tych sprzeczności, która istnieje tylko w naszych mózgach. Nie ma żadnych sprzeczności między Ellen White a Biblią. Sprzeczność jest tylko w naszym zrozumieniu, czyli to, co trzeba wyprostować, to nie Ellen White. Należy wyprostować nasze zrozumienie, patrząc na wszystkie dowody, jakie znajdujemy. I na tych zajęciach przyjrzymy się wszystkim dowodom. Przeczytajmy te teksty, które zdają się wskazywać, lub raczej, które wskazują, że to Duch Święty jest pieczęcią. Wszystkie trzy znajdują się w pismach apostoła Pawła. Pierwszy z nich znajduje się w Efezjan 1:13-14. W Nim, czyli w Jezusie, wy także położyliście nadzieję, po tym jak usłyszeliście słowo prawdy, Ewangelię waszego zbawienia, w którym też, czyli w Jezusie, gdy uwierzyliście, zostaliście zapieczętowani obiecanym Duchem Świętym, który jest gwarancją naszego dziedzictwa, aż do odkupienia nabytej własności, dla uwielbienia Jego chwały. Zatem wyraźnie jest napisane, zostaliście zapieczętowani czym? Duchem Świętym. Kolejny tekst to Efezjan 4:30. Po raz kolejny apostoł Paweł podkreśla, że pieczęć jest powiązana z Duchem Świętym. Oto co jest tu napisane. I nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego, przez którego jesteście zapieczętowani na dzień odkupienia. Zatem raz jeszcze pieczęć jest powiązana z działaniem Ducha Świętego. Ostatnie odniesienie z Pism Pawła, na które chcę zwrócić uwagę, to 2 Koryntian 1:21-22. Tym zaś, którzy utwierdzają nas razem z wami w Chrystusie i który nas namaścił, jest Bóg, który też zapieczętował nas i dał Ducha Świętego do naszych serc jako gwarancję. Zatem apostoł Paweł wiąże pieczęć z działaniem Ducha Świętego. Faktycznie w Efezjan 1 mówi, że zostaliście zapieczętowani Duchem Świętym. Zatem Ellen White mówi, że Bożą pieczęcią jest sabat, podczas gdy Pismo Święte mówi, że pieczęcią jest Duch Święty. Nie ma sprzeczności między tymi dwiema koncepcjami. Odkryjemy to w naszym studium. Odkryjemy, że sabat jest zewnętrznym znakiem wewnętrznej relacji, którą Duch Święty stwarza w naszych sercach. Zatem Duch Święty jest wewnętrzną pieczęcią, a sabat jest zewnętrzną, widzialną pieczęcią. Zapytacie, dlaczego mamy wewnętrzną i zewnętrzną pieczęć? Ponieważ Biblia o tym mówi. Weźmy 2 lub 3 przykłady, abyśmy zrozumieli, co mam na myśli, gdy mówię o wewnętrznej pieczęci i zewnętrznej, widzialnej pieczęci. Przyjrzyjmy się przykładowi obrzezania. W Kapłańskiej 12:3 czytamy, że Bóg wymagał zewnętrznego aktu obrzezania. Jest tu napisane w Kapłańskiej 12:3, a 8 dnia ciało jego napletka zostanie obrzezane. Czy to jest dosłowne, zewnętrzne obrzezanie? Z całą pewnością tak. Zwróćcie też uwagę na rodzaju 17:14. Jest tam powiedziane, że zewnętrzny akt obrzezania był niezwykle ważny. Jest tam napisane w rodzaju 17:14, mowa o Abrahamie. Zaś nieobrzezany mężczyzna, który by nie obrzezał ciała swojego napletka, ta osoba ma być wytracona ze swego ludu, złamał moje przymierze. Jak bardzo ważne było obrzezanie w Starym Testamencie? To nie było coś opcjonalnego. Zewnętrzny akt był kwestią życia i śmierci, bo jeśli nie uczyniłeś tego zewnętrznego aktu, miałeś być wytracony ze swojego ludu za złamanie przymierza. Tak wielkie miało to znaczenie, że Biblia mówi nam, że gdy Mojżesz wracał do Egiptu, to nie obrzezał swojego syna, bo jego żona nie chciała, aby obrzezano ich syna.
Zatem gdy był w drodze, Biblia mówi, że Pan go spotkał. Ellen White faktycznie wyjaśnia, że był to anioł. To jest zupełnie inny temat na inne zajęcia kotwicy, jak Duch Święty, aniołowie i Bóg są powiązani w tym, jak wykonują dzieło Boga na tej ziemi. Tak czy inaczej, jest napisane, że Pan go spotkał w drodze i groził mu śmiercią. Ło, powiecie, groził mu śmiercią? Czemu Pan groził Mojżeszowi śmiercią? Ponieważ nie obrzezał swojego syna. Jak ważne było obrzezanie? To była kwestia życia i śmierci. Bóg nawet groził Mojżeszowi. Powiedział, to jest tak ważne, że musisz obrzezać swoje dziecko. Czy zatem zewnętrzny akt obrzezania był zdecydowanie wymagany przez Boga? Zdecydowanie, bez cienia wątpliwości. Ale obrzezanie miało głębokie znaczenie duchowe. Miało wewnętrzne znaczenie. Zewnętrzny akt nie był wystarczający. Zewnętrzny akt był dowodem wewnętrznego doświadczenia. Zwróćmy uwagę na rodzaju 15:6. Ma to miejsce, gdy Abraham ma 84 lata. Nie został jeszcze obrzezany. A mimo to został usprawiedliwiony z wiary, gdy miał 84 lata i nie był obrzezany. Posłuchajcie, co jest tu napisane w rodzaju 15:6. I uwierzył Panu, i On, czyli Pan, poczytał mu to za sprawiedliwość. Kiedy zatem Abraham został usprawiedliwiony z wiary? To było, gdy miał on 84 lata i nie był jeszcze co? Obrzezany. A jednak czytamy w rodzaju 17:24, że 15 lat później, gdy Abraham miał 99 lat, że Bóg rozkazał Abrahamowi, aby co? Aby się obrzezał. Kluczowe pytanie brzmi, czy zewnętrzny akt obrzezania zbawił lub usprawiedliwił Abrahama? Nie, bo już został usprawiedliwiony 15 lat wcześniej. Za dni apostoła Pawła Żydzi uczynili zewnętrzne obrzezanie próbą lakmusową na zbawienie i przynależność do ludu Bożego. Zewnętrzny znak uważano za najważniejszy. Zwróćcie uwagę, jak Paweł podkreśla istotność zewnętrznego aktu, kładąc w tym samym czasie nacisk na jego wewnętrzne znaczenie. W Rzymian 4, 9 i 10 Paweł raz jeszcze mówi, że Abraham został usprawiedliwiony, kiedy miał 84 lata, kiedy nie był obrzezany. A dalej w Rzymian 4, 11 i 12 Paweł wyjaśnia, dlaczego Bóg nakazał Abrahamowi, aby się obrzezał. Jest tu napisane w Rzymian 4, 11 i 12. I przyjął co? Znak obrzezania. Co? Pieczęć sprawiedliwości wiary, którą miał, będąc jeszcze nieobrzezanym, aby był ojcem wszystkich wierzących, choć są nieobrzezani, aby sprawiedliwość im też była poczytana i aby był ojcem obrzezania nie tylko tych, którzy są obrzezani, ale też tych, którzy chodzą śladami wiary, którą nasz ojciec Abraham miał, gdy jeszcze nie był obrzezany. Czy rozumiecie, co tu zostało powiedziane? Jaki był zatem cel zewnętrznego aktu obrzezania? Był to zewnętrzny dowód wewnętrznego doświadczenia. On został usprawiedliwiony z łaski przez wiarę, ale widocznym tego znakiem był zewnętrzny akt, fizyczny akt czego? Obrzezania. Nadążacie za mną? Czy obrzezanie samo w sobie było znakiem głębszego doświadczenia? Nawet w Starym Testamencie? Zdecydowanie. Zwróćcie uwagę na powtórzonego prawa 36. A Pan, Twój Bóg, obrzeza. Co? Wow! Zatem zewnętrzne obrzezanie było znakiem czego? Wewnętrznego obrzezania. Jest zatem napisane, a Pan, Twój Bóg, obrzeza Twoje serce i serce Twojego potomstwa, abyś miłował Pana, swego Boga, z całego swego serca i całą swoją duszą, abyś żył.
W powtórzonego prawa 10, 16 i 17 mamy tę samą koncepcję, że ten zewnętrzny czyn był znakiem, zewnętrznym znakiem wewnętrznego doświadczenia. Jest tam napisane, dlatego obrzeżecie co? Nieobrzezanie swojego serca i nie zatwardzajcie już swojego karku. Apostoł Paweł podejmuje to w Nowym Testamencie. Mówi, obrzezanie, zewnętrzny akt, nic nie znaczy, jeśli nie masz wewnętrznego doświadczenia obrzezania serca. Filipian 3:3. Apostoł Paweł mówi, gdyż my jesteśmy obrzezaniem, którzy co? Oddajemy Bogu cześć w duchu i radujemy się w Chrystusie Jezusie, a nie pokładamy ufności w ciele. Zaś w Rzymian 2, 28 i 29 napisał, gdyż nie ten jest Żydem, kto jest Żydem na zewnątrz, ani nie to jest obrzezaniem, co jest na zewnątrz, na ciele, ale ten jest Żydem, kto jest nim jak? Wewnątrz. I to jest obrzezanie, które jest na sercu, w duchu, nie w literze, którego chwała nie jest od ludzi, lecz od Boga. Czy istnieje zatem wewnętrzne obrzezanie? Tak, jest ono uzewnętrznione w Starym Testamencie przez zewnętrzny akt obrzezania. A kto obrzeza serce? Serce jest obrzezane przez Boga, ale konkretnie przez kogo? Przez Ducha Świętego, zgadza się? Czy istnieje zatem wewnętrzne obrzezanie serca przez Ducha Świętego? Tak. Czy istnieje zewnętrzny znak tego obrzezania serca? Tak, jest to akt obrzezania. Muszę teraz coś klarownie wyjaśnić. Obrzezanie zostało wyraźnie ustanowione jako instytucja żydowska, prawda? Zostało ono ustanowione kiedy? Po grzechu. W Nowym Testamencie wyraźnie zastąpiono je czym? Chrztem. Przyjrzymy się temu za chwilę. Zgodnie z wyraźnym nauczaniem zjazdu w Jerozolimie, jego przestrzeganie nie jest już dłużej wymagane, ponieważ chrzest zajął jego miejsce. Nadążacie za mną? Sabat to co innego. Przeczytajmy jednak najpierw Kolosan 2, 11 i 12, aby zobaczyć, że chrzest zastąpił obrzezanie. Czy mamy zatem dzisiaj ceremonię, która jest zewnętrznym aktem? Tak, jest napisane w Kolosan 2, 11 i 12. W nim też zostaliście obrzezani obrzezaniem uczynionym bez rąk, przez zrzucenie grzesznego ciała cielesnego, przez obrzezanie Chrystusa, pogrzebani z Nim. W czym? Czym więc jest teraz obrzezanie? Chrztem. Pogrzebani z Nim w chrzcie, w którym też zostaliście razem z Nim wskrzeszeni przez wiarę, w działaniu Boga, który wskrzesił Go z martwych. Zatem obrzezanie zostało zastąpione chrztem, jak to wyraźnie naucza Nowy Testament. Zajmijmy się teraz sabatem, bo niektórzy mówią, sabat też już przeminął, bo on też był tylko dla Żydów i już przeminął. Nie, ponieważ sabat został ustanowiony kiedy? Został ustanowiony przed grzechem. I został ustanowiony dla kogo? Dla wszystkich ludzi, nie dla Żydów, a w Nowym Testamencie nie ma nawet cienia dowodu na to, aby kiedykolwiek został zastąpiony. Zatem tylko dlatego, że używamy przykładu obrzezania, nie oznacza, że można to zastosować do sabatu i mówić, że sabat został zniesiony tak samo jak obrzezanie. Czy rozumiecie zatem moje wyjaśnienie? Weźmy teraz inny przykład. Ceremonię, która zastąpiła obrzezanie. Chrzest. Chrzest jest zewnętrznym aktem. Ale czy to po prostu wystarczy, aby mieć zewnętrzny akt chrztu? Nie. Czy to po prostu wystarczy, aby wierzyć w Jezusa? Nie. Czy trzeba mieć obie te rzeczy? Tak. Nowy Testament mówi jasno, że chrzest jest nieodzowny do zbawienia. Bóg wymaga tego zewnętrznego aktu. Zapytacie naprawdę? Zdecydowanie. Zwróćcie uwagę na Marka 16, 15 do 17. I powiedział do nich, idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Ten, kto... Aha, czy to jest coś zewnętrznego czy wewnętrznego? To jest wewnątrz. Ten, kto uwierzy, to wystarczy, aby uwierzyć. Nie. Ten, kto uwierzy i ochrzci się,
ten będzie zbawiony. Czy zewnętrzny akt chrztu jest nieodzowny do zbawienia? Tak. A ludzie wtedy zawsze mówią, a Łotr na krzyżu? Nie został ochrzczony, więc nie będzie zbawiony. Wszyscy wiecie o Łotrze na krzyżu. Przy okazji, czy Łotr na krzyżu wierzył w Jezusa? O, mocno wierzył. Ale czy uzewnętrznił to przez swoje słowa? On nie tylko miał usprawiedliwienie, ale uzewnętrznił to przez swoje słowa. To, w co wierzył, uzewnętrznił to przez swoje słowa, bo nasze słowa też są uczynkami. Miał zatem wiarę czynną w działaniu. I to nie było łatwe, tak przy okazji. Nie było to łatwe, bo wisi obok ciebie ten ukrzyżowany facet i woła: Boże mój, czemuś mnie opuścił? A ty mu mówisz: wierzę, że jesteś Mesjaszem. Wspomnij na mnie, gdy wejdziesz do swego królestwa. To wymagało wielkiej wiary, aby powiedzieć: wierzę, że jesteś Mesjaszem. Wspomnij na mnie, gdy wejdziesz do swego królestwa. Ten człowiek miał silną wiarę, uzewnętrznioną w jego słowach. Jak sądzicie, czy ten człowiek mógł zostać ochrzczony, gdyby był w stanie? Oczywiście, on już umarł, ale Bóg bierze pod uwagę okoliczności i nasze pragnienia. Ale jeśli możesz być ochrzczony, a wybierasz, aby tego nie robić, bo mówisz sobie: wystarczy tylko uwierzyć, to jesteś odpowiedzialny przed Bogiem. Jesteśmy odpowiedzialni za to, co możemy zrobić, a decydujemy, by tego nie robić. Zwróćcie także uwagę na 1 Piotra 3:21 i 22. I pozwólcie, że powiem coś na temat poprzedniego wersetu, zanim przejdziemy do 1 Piotra 3:21-22. A mianowicie, wiecie, niektórzy mówią, jest napisane, kto wierzy i ochrzci się, będzie zbawiony. Ale druga część wersetu mówi, kto nie uwierzy, będzie potępiony. Nie jest więc powiedziane, że kto nie uwierzy i się nie ochrzci, będzie potępiony. Ale spójrzmy prawdzie w oczy. Jak ktoś nie wierzy, to przecież i tak się nie ochrzci. Nie ma więc potrzeby mówić, kto nie uwierzy i się nie ochrzci. Bo jeśli nie wierzy, to i tak się nie ochrzci. Nie ma zatem potrzeby mówić zbędnych rzeczy. 1 Piotra 3:21 i 22. Mowa jest tu o czasach Noego, jak arka przeszła przez wody i jak ci ludzie w środku ocaleli, to zostało porównane do chrztu. Jest również tego antytyp, który nas co? Zbawia. Chrzest. Nie usuniecie brudu cielesnego, to jest zewnętrzne, ale prośba względem Boga o dobre sumienie, to jest co? Wewnętrzne. Poprzez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Ellen White zgadza się ze świadectwem Pisma Świętego. Wyraźnie naucza ona, że zewnętrzny rytuał chrztu jest nieodzowny, ale nie ma on żadnego znaczenia bez działania Ducha Świętego we wnętrzu. Przeczytajmy kilka wypowiedzi Ellen White na temat chrztu. Przy okazji, chrzcimy w Kościele wielu ludzi żywcem, którzy nie umarli dla swojego ja. Musi być dowód w życiu, zanim ludzie zostaną ochrzczeni, pokazujący, że naprawdę są oni oddani Jezusowi Chrystusowi. Bo mówić to sobie może każdy. A co my robimy? Ludzie mówią, że pszenica i konkol będą w kościele aż do końca czasu. Owszem, ale to nie znaczy, że mamy siać konkol w kościele. A to właśnie często robimy. Siejemy konkol w kościele przez to, że nie przygotowujemy dobrze ludzi do chrztu. Nie upewniamy się na 100%, że będą iść za Jezusem całym swoim sercem. I że rozumieją, co to znaczy iść za Jezusem, co to znaczy być poddanym Jezusowi Chrystusowi. Tak bardzo skupiamy się na liczbach, jak Dawid, gdy chciał policzyć Izraela. Aby się popisać, jest nas 20 milionów. Tak, ale na świecie jest 7 miliardów. Musimy zatem przestać bawić się w liczby i chęć bycia wielkim kościołem z powodu wszystkich członków, jakich mamy. Bóg chce mieć w kościele oddanych członków. Owszem, On chce ilości, ale chce, by ta ilość szła w parze z jakością. Posłuchajcie tych wypowiedzi Ellen White. Jak ja zjechałem na te boczne tory? Chrystus uczynił chrzest wstępem do Jego duchowego królestwa. Ustanowił On bezwzględny warunek, który wszyscy powinni przyjąć. Czy to brzmi jak coś obligatoryjnego? Jeśli pragną być uznani za poddanych władzy Ojca, Syna i Ducha Świętego, ci, którzy zostali ochrzczeni i złożyli publiczne oświadczenie, to jest zewnętrzne, prawda?
złożyli publiczne oświadczenie, wyrzekając się, kiedy to jest, przed chrztem czy po. Wyrzekając się świata, stali się, to jest przed chrztem, moi drodzy, członkami królewskiej rodziny, dziećmi niebiańskiego króla. Innymi słowy, chrzest jest publicznym oświadczeniem czegoś, co już się dokonało. Czy to jest jasne? Kolejna wypowiedź. Cudowna Boża łaska, strona 143. Niechaj ci, którzy przyjęli znak Boży przez chrzest, zważają na te słowa, pamiętając, że Pan umieścił na nich swój co? O, co Bóg robi przez chrzest? Umieścił na nich swój znak, czyniąc ich swoimi dziećmi. Ojciec, Syn i Duch Święty, nieskończone i wszechobecne moce, przyjmują tych, którzy szczerze wkraczają w więź przymierza z Bogiem. Są oni obecni podczas każdego chrztu, by przyjąć kandydatów, którzy porzucili świat. Czy to stało się przed publiczną ceremonią? Tak. I przyjęli Chrystusa, oddając Mu świątynię swej duszy. Czy wewnętrzne doświadczenie musi poprzedzić to zewnętrzne? Zdecydowanie. Kandydaci do chrztu wkraczają do Bożej rodziny, a ich imiona są zapisane w Księdze Żywota Baranka. Kiedy imiona zostają zapisane w Księdze Żywota Baranka? Przy chrzcie. A wiecie, co stanie się na sądzie? Na sądzie to, co Bóg zrobi. Widzicie, wszystkie imiona tych, co zostali zapisani w Księdze Żywota, są badane na sądzie. A celem tego jest sprawdzenie, czy zostaniesz w Księdze Żywota, czy nie. Na podstawie Twoich uczynków, jak mówi Biblia, bo uczynki pokazują, czy Twoja wiara była autentyczna. Przejdźmy do kolejnej wypowiedzi. Ta jest w biblijnym komentarzu Adwentystów Dnia Siódmego. To jest wypowiedź Ellen White, tom 6, strona 1075. Mówi ona, w obecnym wieku nowonarodzenie jest rzadkim przypadkiem. Gdzie zatem ma miejsce nowonarodzenie? To wewnętrzne działanie Ducha Świętego, prawda? W obecnym wieku nowonarodzenie jest rzadkim przypadkiem. Fakt ten jest przyczyną zamieszania w zborach. Widzicie? Ona mówi tu o tym samym, o czym sam mówiłem parę minut temu. Ona mówi, wielu, i to bardzo wielu przyjmujących imię Chrystusa, jest nieuświęconych i bezbożnych. Zatem zewnętrzne nie zgadza się z wewnętrznym, prawda? Co prawda zostali ochrzczeni, ale było to pogrzebanie za życia, ponieważ nie umarło ich własne ja. I dlatego też nie powstali do nowego życia w Chrystusie. W innej wypowiedzi, Życie Jezusa, strona 123, mówi ona, to łaska Chrystusa daje życie duszy. W oderwaniu od Chrystusa, chrzest, jak każdy inny obrzęd, jest bezwartościową formą. I jeszcze jedna. Jak wychować dziecko, strona 366. Chrzest nie czyni dzieci chrześcijanami, ani ich nie nawraca. Jest tylko zewnętrznym znakiem wskazującym, że są one świadome, iż powinny być dziećmi Bożymi przez uznanie, że wierzą w Jezusa Chrystusa jako swojego Zbawiciela i powinny żyć dla Niego. Widzicie tutaj zewnętrzne i wewnętrzne. Popatrzmy teraz na inny przykład. Komunia, Wieczerza Pańska. Czy jest dla nas konieczne, abyśmy celebrowali komunię w Kościele Adwentystów? Czy wiecie, że są takie adwentystyczne zbory, gdzie już nie celebrują komunii? Bo z upływem czasu ceremonie się starzeją, jeśli nie rozumiemy znaczenia tych ceremonii. Bóg chce, abyśmy rozumieli znaczenie ceremonii. Czy jednak Bóg nadal wymaga od nas, abyśmy zjedli kawałek niekwaszonego chleba? I czy wymaga od nas, abyśmy wypili kieliszek niesfermentowanego soku gronowego? Czy zewnętrzne uczestnictwo w komunii jest niezmiernie ważne? Tak, Jezus tak powiedział. Dał im chleb, dał im kielich i powiedział, to czyńcie na moją pamiątkę. Zapytam was jednak, czy spożywanie chleba i soku gronowego jest zewnętrznym znakiem wewnętrznego doświadczenia? Jak najbardziej. Posłuchajcie tych słów. Życie Jezusa, strona 99.
Dar Jezusa podczas uczty weselnej. Chodzi o wodę, która zmieniła się w sok gronowy. Był czym? Symbolem. Woda przedstawiała chrzest przez Jego śmierć. Wino zaś symbolizowało Jego krew, przelaną za grzechy świata. Woda, którą napełnione zostały dzbany, przyniesiona została przez ludzkie ręce, lecz jedynie słowo Chrystusa mogło jej nadać życiodajną wartość. A dalej czyni ona takie porównanie. Podobnie symboliczne są obrzędy wskazujące na śmierć Zbawiciela. Tylko dzięki mocy Chrystusa, działającej przez wiarę, można otrzymać pokarm dla duszy. Uchwyciliście to? Czy zatem zewnętrzne obrzezanie było ważne dla Izraela? Tak. Ale miał to być zewnętrzny znak czego? Wewnętrznego doświadczenia. Chrzest. Czy jest to bardzo ważny, zewnętrzny rytuał i ceremonia? Tak. Bóg tego wymaga. Ale na co powinien wskazywać chrzest? Że przyjąłeś Chrystusa do swojego serca. Wewnętrzne doświadczenie. Czy spożywanie chleba i soku gronowego podczas komunii jest wymagane przez Boga? Tak. Ale czego to jest znakiem? Jest to znak tego, że przyjąłeś Jezusa Chrystusa jako Zbawiciela i Pana, Jego złamane ciało i przelaną krew za Ciebie. Jest zatem wewnętrzne i jest co? Zewnętrzne. Zastosujmy to teraz do sabatu. Czy Bóg wymaga zewnętrznego przestrzegania sabatu? Czy wymaga od nas wstrzymywania się od pracy w sabat zewnętrznie? Tak. Zwróćcie uwagę na wyjścia 28-11. Pamiętaj o dniu sabatu, aby go święcić. 6 dni będziesz pracować i wykonywać wszystkie swoje prace, ale 7 dzień jest sabatem Pana, Twojego Boga. Nie będziesz w nim wykonywał żadnej pracy. I czego z nie będziesz w nim wykonywał żadnej pracy, nie rozumiecie? Czy Bóg to nakazuje? Tak. Ani ty, ani twój syn, ani twoja córka, ani twój sługa, ani twoja służąca, ani twoje bydło, ani obcy przybysz, który jest w obrębie twoich bram. A teraz zostanie podany powód. Gdyż w 6 dniach Pan stworzył niebo i ziemię, morze i wszystko, co w nich jest, a 7 dnia odpoczął. Dlatego Pan pobłogosławił dzień sabatu i co? I uświęcił go, czyli uczynił świętym. Czy zatem Bóg wymaga zewnętrznego przestrzegania sabatu? Z całą pewnością tak. Ale czy zewnętrzne przestrzeganie sabatu jest jedynie zewnętrzną manifestacją wewnętrznego doświadczenia stworzonego przez Ducha Świętego? Zdecydowanie. Zastosujmy do tego analogię. Zrobię krótką dygresję, bo chcę przez to podkreślić ważną rzecz, że zewnętrzne bez wewnętrznego jest bezwartościowe. Zwróćcie uwagę na powtórzonego prawa 6:6-8. Bóg mówi do Izraela, a te słowa, które ja dziś Tobie nakazuję, będą gdzie? W Twoim sercu. Ach, czy to jest wewnętrzne, czy zewnętrzne? Wewnętrzne, zgadza się. Czy zatem słowa powinny być w sercu, zanim znajdą się na odrzwiach i zanim znajdą się na ręku? Tak. Napisane jest dalej. Będziesz ich pilnie nauczał swoich dzieci i będziesz mówił o nich, to jest po tym, jak znajdą się w sercu, prawda? To musi być najpierw. Gdy będziesz siedział w swoim domu, gdy będziesz szedł drogą, gdy się położysz i gdy wstaniesz, przywiążesz je jako co? Jako znak, gdzie? Na twoim ręku i będą one jako przepaska pomiędzy twoimi oczami. Innymi słowy, będą one prowadzić sposób twojego postępowania i twojego myślenia, twoje uczynki i twoje myśli. Wypiszesz je też na odrzwiach swojego domu i na swoich bramach. Jak Żydzi interpretowali ten ustęp? Żydzi w czasach Jezusa. Powiedzieli, cóż, musimy robić dokładnie tak, jak jest tu napisane. Problem w tym, że umieścili słowo na swoich odrzwiach i zakładali sobie filakterię ze słowem na czoła, ale w sercu tego nie było. Przeczytam wam teraz ten komentarz Ellen White. Życie Jezusa, strona 436. Mówi ona tutaj o tych słowach, które właśnie przeczytaliśmy z powtórzonego prawa. Słowa te mają głębokie znaczenie. Rozmyślanie nad Bożymi wypowiedziami i wcielanie ich w życie uszlachetnia człowieka.
W sprawiedliwości i uczynkach miłosierdzia ręce będą objawiały zasady prawa Bożego. Będą one wolne od przekupstwa i od wszystkiego, co jest zepsuciem i zwiedzeniem. Znajdą zatrudnienie w dziele miłości i współczucia. Oczy, skierowane ku szlachetnemu celowi, zachowają czystość i prawdę. Wyrazista twarz i sugestywny wzrok świadczą o czystości charakteru tego, kto kocha Boga i czci Jego Słowo. Jednakże Żydzi współcześni Chrystusowi nie umieli dotrzeć do tych spraw. Polecenia dane Mojżeszowi miały uczyć, że ludzie powinni przyjąć zasady Pisma jako osobiste nakazy. Były one spisywane na paskach pergaminu i w widoczny sposób przywiązywane na głowie i wokół nadgarstka. To jednak nie sprawiało, że człowiek silniej przestrzegał prawa Bożego w swym sercu i umyśle. Było to tylko coś, co przyciągało uwagę. Miało stworzyć wokół noszącego te oznaki aurę pobożności, która wywoływała szacunek ludzi. Czy Żydzi robili to samo z sabatem za dni Chrystusa? Z całą pewnością tak. Czy zewnętrznie przestrzegali sabatu bardzo rygorystycznie? Owszem, tak. Ale widzicie, bardzo starannie przestrzegali samej litery przykazania o sabacie, ale całkowicie utracili głębokie duchowe znaczenie sabatu. Sabat stał się celem samym w sobie, tylko zewnętrznym aktem, bez uświęcenia ich serc. A kto uświęca serce? Duch Święty. Czy zatem sabat może być zewnętrznym znakiem wewnętrznego działania Ducha Świętego? Zdecydowanie. Zwróćcie uwagę na wyjścia 31, 12 i 13. I przemówił Pan do Mojżesza, mówiąc: Powiedz też synom Izraela, koniecznie macie przestrzegać moich sabatów. Z jakiego powodu? Gdyż jest to znak między mną a wami przez wszystkie wasze pokolenia. A co to obwieszcza? Czego to jest znak? Abyście wiedzieli, że ja jestem Pan, który was uświęca. Tylko święta osoba może przestrzegać świętego sabatu. A świętość zostaje zaszczepiona w ludzkim sercu przez kogo? Przez Ducha Świętego. Czy jest zatem jakaś sprzeczność w mówieniu, że pieczęcią jest Duch Święty, a mówieniem, że pieczęcią jest sabat? Absolutnie nie. Zwróćcie uwagę na Ezechiela 20, 12 i 20. Ponadto dałem im także moje sabaty, aby były czym? Znakiem, to jest zewnętrzne, pomiędzy nimi a mną, aby wiedzieli, że ja jestem Pan, który co? Ich uświęca. Święćcie moje sabaty, a one będą znakiem pomiędzy mną a wami, abyście wiedzieli, że ja jestem Pan, wasz Bóg. Zatem zewnętrzne przestrzeganie sabatu było znakiem, że Bóg ich uświęcił i że Bóg uczynił ich swoim czym? Bóg uczynił ich swoim ludem. Sabat nie nadawał świętości, ale był raczej zewnętrznym znakiem, że zostali oni uczynieni świętymi lub odłączeni od innych ludów dla Pana. Można to wyrazić na inny sposób. Zewnętrzne przestrzeganie sabatu nie uczyniło Izraelitów świętymi, ale było raczej obwieszczeniem, że Bóg już uczynił ich świętymi przez oddzielenie ich dla siebie. Zewnętrzne przestrzeganie sabatu było obwieszczeniem dla świata, że mieli oni wewnętrzny święty związek ze swoim Stwórcą. A kto stwarza w nas ten wewnętrzny związek z Panem? Kto wypisuje prawo w naszych sercach, aby mogło się ono uzewnętrznić w życiu? Kto czyni nasze serca świętymi? Oczywiście jest to kto? Duch Święty. Czy zatem przestrzeganie sabatu jest widzialnym dowodem wewnętrznego doświadczenia, jakie dał nam Duch Święty? Tak. Paweł mówi o wewnętrznym doświadczeniu.
Ellen White mówi o przestrzeganiu sabatu jako o zewnętrznym znaku tego wewnętrznego doświadczenia. Chociaż odkryjemy nieco później, że Ellen White rozumiała oba wymiary sabatu. To Duch zapisał 10 przykazań na kamiennych tablicach. To Duch Święty zapisuje je w ludzkich sercach. 10 przykazań zostało zapisane palcem Bożym, a palcem Bożym jest Duch Święty, zgadza się? I możecie porównać te dwa wersety, Mateusza 12:28, który mówi nam, że Jezus wyganiał demony Duchem Bożym, ale Łukasza 11:20, paralelny werset, mówi, że Jezus wyganiał demony palcem Bożym. Zatem palcem Bożym jest co? Duch Święty. Kto zatem zapisał 10 przykazań? To był Bóg przez swojego co? Swojego Ducha. Zapytam was, kto zapisuje Boże prawo w naszych sercach, włącznie z przykazaniem o sabacie, które staje się zewnętrznym znakiem wewnętrznego działania? To Duch Święty. Przyjrzyjmy się tym tekstom. 2 Tesaloniczan 2:13. Uświęcenie jest dziełem Ducha. A sabat, jak widzieliśmy, jest znakiem czego? Uświęcenia. Jest tu napisane w 2 Tesaloniczan 2:13. Lecz my nieustannie powinniśmy dziękować Bogu za was, bracia umiłowani przez Pana, że Bóg od początku wybrał was do zbawienia poprzez co? Uświęcenie przez Ducha i wiarę w prawdę. Mieczem Ducha Świętego jest co? Słowo Boże. Przestrzeganie sabatu jest zewnętrznym znakiem, że nasze serca zostały uczynione świętymi dzięki wewnętrznemu działaniu Ducha Świętego. Jana 17:17 mówi: uświęć ich prawdą swoją, Twoje słowo jest prawdą. Ale kto to czyni poprzez słowo? Zwróćcie uwagę na Jana 16:13. Zauważcie, że jest tu powiedziane: uświęć ich prawdą swoją. A jak jest nazwany Duch? Jest on nazwany Duchem Prawdy. Zwróćcie uwagę na Jana 16:13. Jednak gdy przyjdzie On, Duch Prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę, gdyż nie będzie mówił sam od siebie, ale to, co usłyszy, będzie mówił i oznajmi wam przyszłe rzeczy. Zatem Duch Święty jest Duchem Prawdy. Kto zatem zapisuje prawo Boże w naszych sercach, czego sabat jest zewnętrznym znakiem? Duch Święty. Czy jest jakakolwiek sprzeczność między wewnętrznym działaniem Ducha Świętego a zewnętrznym znakiem przestrzegania sabatu? Zdecydowanie nie. Zwróćcie uwagę na Ezechiela 36, od 26 do 27. To są bardzo interesujące wersety. Mówi on o Izraelitach, kiedy mieli wrócić z niewoli. Taki był Boży ideał dla Izraela, po tym jak mieli wrócić z niewoli. Ten rozdział poprzedza widzenie w Dolinie Wyschłych Kości. Pamiętacie Dolinę Wyschłych Kości? Jak duch w nie wchodzi, a ludzie z martwych wstają? Otóż rozdział 36 przedstawia warunki, aby to mogło się stać. I Ezechiela 36 nigdy się nie wypełnił. To znaczy, Ezechiela 37 nigdy się nie wypełnił, bo Izraelici nie spełnili warunków z rozdziału 36 w pełni i w zupełności. Posłuchajcie, jakie to były warunki. Bóg mówi: i dam wam nowe co? Nowe serca i co jeszcze? I włożę nowego ducha do waszego wnętrza. Wyjmę serce kamienne z waszego ciała, a dam wam serce cielesne. Czy to jest dzieło wewnętrzne, czy zewnętrzne? Wewnętrzne. Ale zobaczcie, co się dzieje, gdy ma miejsce wewnętrzne dzieło. Włożę mojego ducha do waszego wnętrza. I jaki jest tego rezultat? I sprawię, że będziecie chodzić według moich ustaw i będziecie przestrzegać moich sądów i wykonywać je. Jaki jest zewnętrzny znak, że Duch Święty dokonał już dzieła uświęcenia? Jest tu napisane wyraźnie: Bóg sprawi, że będziemy chodzić w Jego prawach, aby zachować Jego sądy i je wykonywać. Czy istnieje zatem fizyczna manifestacja wewnętrznej pracy Ducha Świętego? Tak. Pomówmy o wietrze. Czy ktoś widział kiedykolwiek wiatr? Nie mówcie, że widzieliście, bo na pewno nie widzieliście wiatru. Wiatr jest niewidoczny dla ludzkich oczu, ale jego skutki są widoczne. Tak samo działanie Ducha Świętego na ludzkie serca jest niewidoczne, ale widzialne skutki są widoczne w przestrzeganiu świętego sabatu. Nawiasem mówiąc, czy wiedzieliście, że Ellen White również mówiła o pieczęci jako o Duchu Świętym? Zatem sama sobie zaprzeczała.
Nie, 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 wcale nie. Ona omawiała to samo, co pisarze biblijni. Jest wewnętrzna pieczęć Ducha Świętego, co jest zamanifestowane przez zewnętrzne zachowanie. A znakiem tego jest co? Święty Boży Sabbat. Posłuchajcie tej wypowiedzi w atmosferze niebios, strona 66. Gdy odciskasz pieczęć w miękkim wosku, nie uderzasz nią gwałtownie, ale przykładasz ostrożnie i mocno przyciskasz, aż wosk przyjmie jej kształt. Rozumiecie to? Ona tu używa ilustracji, a oto jej zastosowanie. Podobnie, czyli w taki sam sposób, Pan postępuje z nami. Nie przy pomocy chwilowych impulsów, ale stale i nieprzerwanie nowe życie jest wszczepiane przez Ducha Świętego na podobieństwo Chrystusa. Czy ona porównuje działanie Ducha Świętego do pieczęci? Z całą pewnością tak. W Wybranych Poselstwach, tom pierwszy, strona 312, mówi ona tak samo wyraźnie. Jak wosk przyjmuje kształt pieczęci, tak dusza ma przyjąć odcisk Ducha Bożego i zachować obraz Chrystusa. Czy zatem Ellen White również mówi, że pieczęcią jest Duch Święty? Lepiej uwierzcie, że tak. Nie tylko mówi, że musisz mieć zewnętrzny znak, czyli przestrzeganie sabatu, ale mówi, że musisz mieć również co? Musisz mieć wewnętrzne doświadczenie. Czy wszystko jasne jak dotąd? Bo mówimy o sabacie. Ci, którzy będą oglądać tę serię, powiedzą, oni tylko sabat, sabat, sabat. Czasami wydajemy się ludziom legalistami, bo mówimy tylko o sabacie, ale adwentyści powinni być najmilszymi i najcudowniejszymi ludźmi na świecie. Gdy zachowujemy sabat, to powinno być radosne doświadczenie. Ludzie powinni rozumieć, że to nie jest dzień ograniczenia, ale dzień radości. A ludzie powinni mówić, wow, to mi się podoba. Ja też chcę mieć takie doświadczenie. Jak ten pastor, którego świadectwo widzieliśmy, ależ on był radosny. Powiedział, wow. On naprawdę powiedział, wow. Bo był podekscytowany prawdziwym znaczeniem przestrzegania sabatu. Przejdźmy do następnej sekcji. Ellen White o wewnętrznym i zewnętrznym znaczeniu sabatu. Wbrew zdaniu wielu krytykantów, Ellen White nie nauczała, że przestrzeganie sabatu jest celem samo w sobie. Jego przestrzeganie nie nadaje świętości, ani nie przynosi zbawienia. Ma ona kilka wypowiedzi, w których wyjaśnia, że sabat jest zewnętrznym znakiem wewnętrznego doświadczenia, stworzonego przez Ducha Świętego w ludzkim sercu. Przeczytam kilka tych wypowiedzi, a potem podam wam przykład. Wskazując na Boga jako Stwórcę nieba i ziemi, to jest z Patriarchów i Proroków, strona 224, sabat odróżnia tym samym prawdziwego Boga od wszystkich fałszywych bogów. Jak sabat to robi? Jak odróżnia prawdziwego Boga od wszystkich fałszywych bogów? Co odróżnia prawdziwego Boga od wszystkich fałszywych? Fakt, iż Bóg jest Stwórcą. A co jest znakiem, który Bóg dał, że On jest Stwórcą? Czy da się oddzielić sabat od idei oddawania czci Stwórcy? To niemożliwe. Dlatego poselstwo pierwszego anioła jest tak ważne. Mówi ono, oddajcie Mu cześć, temu, który uczynił niebo, ziemię, morze i źródła wód. Innymi słowy, poselstwo pierwszego anioła mówi nam, oddajcie cześć Stwórcy, zachowując Jego sabat. I to jest ostatnie poselstwo od Boga do tego świata. Mówi ona dalej. Wskazując na Boga jako Stwórcę nieba i ziemi, sabat odróżnia tym samym prawdziwego Boga od wszystkich fałszywych bogów. Wszyscy, którzy zachowują siódmy dzień tygodnia, nie przegapcie następnego słowa. Wszyscy, którzy zachowują sabat, co robią? Okazują, innymi słowy, co robią? Obwieszczają na zewnątrz, publicznie. Okazują przez to, że są czcicielami Jahwe. W ten sposób sabat jest znakiem, dodałem w nawiasie widzialnym, bo to jest tak naprawdę koncepcja, którą ona tu pokazuje. Sabat jest znakiem lojalności człowieka wobec Boga, tak długo, jak długo człowiek będzie na ziemi, by mu służyć. Kolejna wypowiedź, Wielki Bój, strona 323. Sabat będzie wielkim sprawdzianem wierności, gdyż dla wielu jest ona prawdą budzącą kontrowersje. Zatrzymam się na chwilę, zanim dokończymy czytać tę wypowiedź. Niektórzy mówią, och, wy adwentyści,
Wy nie mówicie nic innego, tylko to, że ostateczna próba będzie dotyczyła 2 dni. Jest jednak coś znacznie głębszego niż spór o 2 dni. Widzicie, to jest prawdziwa kwestia sporna, moi drodzy. Kto stworzył sabat jako dzień oddawania czci? Bóg. Zatem jeśli zachowujesz sabat, to czyj autorytet przyjmujesz? Przyjmujesz autorytet Boga. Kto stworzył niedzielę jako dzień oddawania czci? Bestia, mały róg, papiestwo. Zatem jeśli zachowujesz niedzielę, to czyj autorytet przyjmujesz? Autorytet tego, kto stworzył ten dzień. Poza kwestią dni leży kwestia autorytetu. Zachowując sabat, przyjmujesz autorytet Boga jako Stwórcy, a tym samym odrzucasz falsyfikat. Pisze ona dalej. Gdy ludzie zostaną wystawieni na ostateczną i decydującą próbę, stanowisko wobec sabatu dokona podziału między tymi, którzy prawdziwie służą Bogu, a tymi, którzy tego nie czynią. Święcenie fałszywego dnia odpoczynku zgodnie z prawem państwowym, lecz wbrew 4. przykazaniu będzie czym? Wiecie, co to znaczy wyznanie? To jest coś zewnętrznego, kiedy ktoś coś wyznaje, prawda? Będzie wyznaniem wierności mocy wrogo ustosunkowanej do Boga, zaś zachowywanie prawdziwego sabatu jako przejaw posłuszeństwa wobec prawa Bożego będzie dowodem? Czy to jest zewnętrzne? Tak. Będzie dowodem wierności względem Stwórcy. Podczas gdy jedna grupa przyjmie znak uległości wobec ziemskich mocy, czy to jest zewnętrzne, ten znak, który zachowują? Tak. Podczas gdy jedna grupa przyjmie znak uległości wobec ziemskich mocy i otrzyma znamie bestii, druga wybierze oznakę, czy to jest widoczna rzecz? Na przykład, dałem mojej żonie różę jako oznakę. Zgadza się? Czego to jest oznaka? To jest oznaka miłości. To jest zewnętrzna manifestacja miłości. Zatem mówi ona, podczas gdy jedna grupa przyjmie znak uległości wobec ziemskich mocy i otrzyma znamie bestii, druga wybierze oznakę wierności wobec autorytetu Boga i przyjmie pieczęć Bożą. Czy to jest trudne do zrozumienia? Weźmy współczesny przykład. Patriotyzm. Czy patriotyzm jest abstrakcyjną koncepcją? Tak. Gdzie ludzie są patriotami? W samym sercu, prawda? Jestem patriotą z krwi i kości. To jest coś, co czujemy, co jest w naszych sercach. Pomówmy teraz o ślubowaniu wierności wobec flagi. Kiedy grają hymn USA, to co robimy? O, stoimy na baczność, niektórzy z ręką na sercu i śpiewają głośno hymn. Dlaczego to robią? Uzewnętrzniają swój patriotyzm. Nieprawdaż? A gdy stoimy przed flagą i mówimy, ślubuję wierność fladze Stanów Zjednoczonych Ameryki i republice, którą ona reprezentuje. Jeden naród, a nad nim Bóg. Naród niepodzielny, ofiarujący wolność i sprawiedliwość wszystkim. Zapytam was, czy uzewnętrzniamy swój patriotyzm? Tak. I mówimy to z dumą, nieprawdaż? Jestem dumny z bycia Amerykaninem. Nie jestem dumny z tego, czym Ameryka się stanie, ale jestem dumny z bycia Amerykaninem. Nie ma nic złego w byciu patriotą. Czy zatem patriotyzm uzewnętrznia się w ślubowaniu wierności i podekscytowaniu, gdy słyszymy hymn? Oczywiście, że tak. Ale to jest abstrakcyjna koncepcja. Zapytam was, czy to ważne, gdy ślubujecie wierność, abyście ślubowali wierność fladze amerykańskiej? Czy wyobrażacie sobie, jakby to było, gdybyście mieli przed sobą flagę Rosji i mówili, ślubuję wierność fladze Stanów Zjednoczonych Ameryki, a ludzie mówią, chwileczkę, przecież to flaga Rosji, a ja na to, a kogo to obchodzi, co za różnica, jaka to flaga? Liczy się tylko mój patriotyzm. Czy zewnętrzny znak jest ważny? Jest bardzo ważny. A nie, że będę ślubował wierność Panu i zachowywał niedzielę. Bo to niewłaściwa flaga, że tak to ujmę. Ellen White wyjaśnia w biblijnym komentarzu, tom 7, strona 970. Ci, którzy chcą otrzymać pieczęć żywego Boga na swoje czoła, muszą zachowywać sabat z 4. przykazania.
To właśnie będzie ich odróżniać od wiarołomnych, którzy przyjęli ustanowione przez człowieka zarządzenie w miejsce prawdziwego sabatu. Przestrzeganie Bożego Dnia Odpoczynku jest czym? Znakiem odróżniającym tego, który służy Bogu, a tego, który mu nie służy. W Wielkim Boju na stronie 232 dodaje ona: przestrzeganie soboty jest znakiem wierności wobec prawdziwego Boga. Czy przestrzeganie tego znaku wierności stanie się kwestią życia i śmierci? O to właśnie chodzi z tym wiernym pokoleniem. Dalej mamy tę wypowiedź, trzeci tom Wybranych Poselstw, strona 228. Sabat jest przyrzeczeniem danym człowiekowi przez Boga, znakiem związku istniejącego pomiędzy Stwórcą a Jego stworzonymi istotami. Przez przestrzeganie pamiątki stworzenia świata w sześciu dniach i odpoczynku Stwórcy w dniu siódmym, przez zachowywanie sabatu świętym zgodnie z Jego wskazówkami, słuchajcie teraz, czym miał być sabat. Izraelici mieli co robić? Oznajmić światu, zwłaszcza panteistycznemu i politeistycznemu światu, swoją lojalność wobec jedynego, prawdziwego i żywego Boga, Władcy Wszechświata. Wiecie, za każdym razem, gdy idziemy do kościoła w sabat, dajemy tym samym świadectwo wobec naszych sąsiadów. To są adwentyści dnia siódmego. A my musimy im wyjaśnić, że chodzimy do kościoła w sabat, bo to jest znak, że służymy Stwórcy nieba i ziemi. Manuscript Releases, tom 5, strona 86. Posłuchajcie tej wypowiedzi. Uczcijmy ustanowiony przez Boga dzień sabatu, ponieważ jest to znak naszego związku z Bogiem, znak, przez który demonstrujemy, że jesteśmy Jego ludem. Demonstrować oznacza okazywać, prawda? Kolejny cytat, Manuscript Releases, tom 11, strona 18. Dla posłusznych jest to znak ich wierności wobec Boga. Manuscript Releases, tom 15, strona 32. Prawdziwe przestrzeganie sabatu jest znakiem wierności wobec Boga. I wreszcie mamy drugi tom Spirit of Prophecy, strona 193. Nic tak nie odróżniało Żydów od otaczających ich narodów i wyznaczało ich jako prawdziwych czcicieli Stwórcy, jak instytucja sabatu. I teraz słuchajcie tego uważnie. Jego przestrzeganie było stałym czym? Ach, oto kluczowe wyrażenie. Stałym, widocznym znakiem ich związku z Bogiem i oddzielenia od innych ludów. Zatem sabat jest jak bukiet róż, który daję mojej żonie. Jest to uzewnętrznienie miłości, jest to znak miłości. Przestrzeganie sabatu jest po prostu zewnętrznym dowodem na to, że Jezus wszedł w moje serce i że uznałem Go jako Stwórcę, uznałem Go jako Zbawiciela, uznałem Go jako Pana mojego życia. Jeśli to się nie stało, przestrzeganie sabatu nic nie znaczy, jak się przekonamy na naszej następnej sesji. Visit secretsunsealed.org for annual class dates and topics. Anchor is a seminary-level course of study on the fundamentals of Seventh-day Adventist theology taught by Pastor Stephen Bohr and guest theologians. Seating is limited.